Mam nadzieję, bo taki był cel, ale tak do swoich własnych naukowych rzeczy myślę, że już większość byłabym w stanie sobie stworzyć, czyli napisać procedurę badawczą, nie wiem, zintegrować ją to wszystko z bazą danych, zapisywać wyniki, wyciągać te wyniki, czyli jakby przeprowadzenie jakiegoś badania samodzielnie w pełni już pewnie by się udało. No a teraz uczę się jeszcze, jak ładnie to obudować, w jaką stronę. No, cieszę się, no bo to tu jestem. Ale jest tego dużo, jest tego bardzo dużo i nie wiem, czy po kursie tak po prostu usiądę i będę w stanie coś takiego stworzyć. To na pewno będzie wymagało jeszcze bardzo, bardzo dużo pracy. To są takie podstawy, do czego uczymy się teraz. I na pewno na tych podstawach trzeba będzie jeszcze sporo wybudować, zanim taki ostateczny efekt będzie można zobaczyć i będzie wyglądał przyzwoicie. Tak, tylko to też jest tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, tak? Jasne, już potrafię takie proste rzeczy zrobić, więc chciałabym robić bardziej skomplikowane. No i tak to wygląda, tak? Jak już coś opanuję, to chciałabym więcej i to się tak napędza. Dlatego przyszłam na kurs, tak? Bo sama nie byłam w stanie i też ja nie mam takiego zawzięcia, że tam przedzierać się i godzinami walczyć z jednym błędem, bo ja też, to jest jakby moja duża wada. Ja robię dużo takich drobnych, głupich błędów. Tu jest niepotrzebny średnik, tutaj jest jakaś literówka i samemu jak się szuka godzinami w kodzie i też nie do końca się wie, czego się szuka, no to straci się strasznie, strasznie dużo czasu, a ja cierpliwości specjalnie nie mam, tak? Więc tutaj jest ten plus, że ktoś podejdzie, swoim fachowym okiem tylko rzuci i powie, masz bez sensu średnik w IF-ie, tak? No i sprawa jest rozwiązana i można iść dalej. Więc to jest tutaj dla mnie największą jakby wartością, tak? Sama nie miałabym cierpliwości, żeby się przez to przedzierać, na pewno. A testy? No one muszą być, tak? Żeby poziom grupy był w miarę jednorodny, żeby też prowadzącym było łatwiej prowadzić zajęcia, bo jeżeli rozrzut jest za duży, no to wiadomo, że jest to niemożliwe. Jest to trochę stresujące, to na pewno. I też są bardzo różni wykładowcy. Niektórzy wprowadzają bardzo duży rygor i siedzimy tam jak na szpilkach. I to jest dla niektórych raczej demotywujące niż motywujące. Są tacy, u których ta atmosfera jest luźniejsza, ale tak czy inaczej robimy na zajęciach jednych i drugich, mam wrażenie, bardzo dużo. Więc każdy znajdzie optymalnego prowadzącego i optymalny tydzień zajęć dla siebie, to na pewno.